świeże medorom nasz modlitewni, niech stąpi Duch Twój i kolejną zwrotką, strona 321, modlimy się do Ducha Świętego. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa i być bliżej Niego i kochać Go więcej. Otwórz me serce i naucz mnie kochać. Daj mi swe dłonie, chcę również mieć Jezusa. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich świętych ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Tobie oddaję mój język, niech będzie, Panie, Tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, Mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Usiądźmy wygodnie. Dwa krótkie komunikaty. Niech Pani Kurusia, o, już obcięła, nie, ale dobrze, obcięła świecę. A Pani Agatka, że dziś krótkie spotkanie w sprawie Gorzki Żabik, bo to unika czas, a ja muszę podjąć decyzję. Dziś biorę Was w kazanie patriotyczne, moi drodzy. Kocham Polskę. 4 lata roku mój sztab najbliższych przyjaciół pomaga mi poustalać wydarzenia historyczne. Pomaga mi zgromadzić materiały. Dziś mamy 1000 lat obchodzimy obronę, moi drodzy, Gniezna, znaczy Głogowa, a głównie Niemczy. Za czasów działo się to króla Bolesława Chrobrego, naszego pierwszego króla polskiego, i za cesarza niemieckiego Henryka II, uważanego za świętego. Mamy jego relikwie. Czcimy się, czcimy go. Prowadził on 4 wojny z Polską. Oto, moi drodzy, przed nami staje historia przed 1000 laty. Korzystam z książki Wielka Historia Polski jeszcze za czasów akademickich, kiedy wykładałem. Obchodzona było jubileusz odnowienia 600-lecia Akademii, moi drodzy. Akademii Krakowskiej przez królową Jadwigę, więc w 1992 roku wydano kilkunastotomową piękną historię Polski, tom drugi pana profesora Zbigniewa Sosnowskiego, 8 wiek, 1370. Z tej książki korzystałem i moi przyjaciele, pan Jacek Kwitowski, przysłał potężne artykuły z internetu. Do tego też będę, moi drodzy, wracał. Chcę zrobić pewne resume, bo o samej bitwie pod Niemczą główna twierdza miała 140, ba na 80 wały wedle obliczania. Skoro było 12 tysięcy wojsk Henryka, to dużo, a na jeden metr wału przypadało 600 żołnierzy, przez no to wał miał mieć 20 kilometrów, to niemożebne. No ale takie dane podają. Nasi wytrwali miesiąc twierdzy, obronili w ten sposób Polskę, zasłynęli z, moi drodzy, odwagi. Dzięki tej postawie, moi drodzy, postawie obrońców
Chrobry zawarł pokój w Budziszynie i jeszcze dostał Milsko i Łużyce i te tam Budziszyn. To już ostatnie DDR ziemi do państwa polskiego. Jak do tych wojen doszło do Niemcy? Do Niemczy to mam, moi drodzy, cóż głupowie, różne analizy historyczne, abyśmy mieli świadomość, gdzie, co i jak to wszystko wygląda. Żebyście historycznie, patrząc na tamte rzeczywistości, mieli świadomość, kilka dróg prowadziło, moi drodzy, na Polskę. W sumie mieli trzy. Nie było trudno bronić, moi drodzy, Rzeczpospolitej. Chrobremu ze zachodniej, bo szły jakby cztery szlaki główne na Krosnodrzańskie przez Odrę. Bo cały Dolny Śląsk to był pas lasu, bagna, więc była, jak Henryk szedł z armią, to nawet nasz potrafił przekupiać przewodników, żeby szli po bagnach, żeby go nękać, żeby uderzać z boku, bo poszli w las, kogo tam znajdziesz? Koniami gdzie pojedziesz, więc obecne zasady. To były, w sumie były trzy szlaki. Jeden szedł z Magdeburga na Krosno Odrzańskie, ziemia tam jest lubulska, ten taki przesmyk, to Polska zawsze broniła, tu miała najdalej przez wieki wysunięty szpic polski, to mam Bledzę, blisko Odry. I tam później szedł szlak na Międzyrzecz i Nakło, później był szedł z Budziszyna na Iławę i Głogów i później przez Kłodzko, Niemcze na Wrocław. Więc nasz mógł, jak się bronił w tej trzeciej wyprawie, to najpierw linię obrony aż na Elsterze przyjął, później Odry się bronili. Przełamano, przeszli, no to było na Odrze, a później kolejna linia obrony była przed Poznaniem. Więc to, żebyście Państwo mieli całkiem inną świadomość przechodzenia, przeciągania armii. Prędkość poruszania nie była wielka, więc ten szedł tam na Krosno, na Głogów, to nasz poszedł na Czechy, spustoszył Czechy w tym czasie. Wysłał jazdę i tak jeden drugiemu, moi drodzy, przeszkadzał. Chrobry prowadził prawie co roku wojny. Przed czas chłopstwo szło na wojnę. Jak mogła być to wielka armia? No, Mieszko miał 3000 wojów. Jak oddawał w dokumencie Dagome Judex ziemię polskie papiestwu, nie zachował się. Oryginał jest tylko kopia strażnia dokumentu, postulata, więc kronikarz tam, ale przynajmniej pokazał granice Rzeczpospolitej. Więc państwo Mieszka było coś podobnego, jak tu nasza rzeczywistość. Przechodziła za Odrę, na ziemi Lubuszu tam przechodziło, przeszło przez Szczecin, nie było ziemi mazurskiej. Wszystko, co po prawej stronie Wisły, no to należało do Prus. Pod Augustów dość daleko szło, patrzę tu na rzeki Wisła, Bugiem szła wtedy jeszcze, bo wtedy odebrali Grody Czerwińskie i Przemyśl Mieszkowi. Bo to nasi dawno te ziemie Chrobry je odebrał. Het głęboko w Karpaty wchodziła granica państwa polskiego, z kim w tym czasie nasza ojczyzna graniczyła. Z Prusami, to jest dzisiejsza Warmia. Pomorze, Mazury, później tam Białystok i w tym kierunku Hajnówka, to byli Jadźwingowie. Następnie Wielkie Księstwo Litewskie, poniżej Przemyśl, Czerwień i Bełs były pod panowaniem później już Chrobrego, Grody Czerwieńskie. Poniżej Przemyśla, jak tam wchodzi
to jest san. Źródła sanu były przy Polsce i na źródłach sanu była granica państwa węgierskiego. Później Dolna Austria, Marchia Wschodnia już należały do cesarstwa. Przez pewien czas i później były już Prusy. Dzisiejszy Berlin na północ i to pod Hanower, Dania, to byli Wieleci, Połabscy, Słowianie. Pomorze Zachodnie całe należało do Chrobrego i Mieszka, później troszkę tam stracili w Dorzeczu Dolnym na rzecz Wieletów. Chrobrego państwo obejmowało przez parę lat Czechy, całe Morawy z Ołomulcem, całą Słowacja dzisiejsza była do Chrobrego należała. Budziszyn, Marchia, część Łużycka. Ziemie Słowian dochodziły aż do Łaby. Tyle takich wprowadzeń. Zacznę, moi drodzy, od objęcia rządu przez Chrobrego. Ojcem jego był Mieszko I. Zmarł w 992 roku. Jeden z największych władców Polski, bo stali państwo, ale do aniołków to dzieci on tam nie należał. Pochodził, matką jego była Czeszka Dobrawa, znamy z historii, ale Mieszko miał jeszcze drugą żonę, Odę, miał dwóch synów, Mieszka i Lamberta, tatuś trzeci Świętopolek nie przeżył, ojca umarł, chciał państwo podzielić na dzielnicę, to później nastąpi za Krzywoustego. Polskę uratował Chrobry. Gdyby nie postąpił tak, jak postąpił, to by my dawno byli niemieccy i nasz los byłby podobny do Czechów, co wam pokażę. Jakie to są niuansiki, mądrość władcy i, moi drodzy, dar Kościoła katolickiego. I też trzeba mieć w życiu troszkę szczęścia. I on to szczęście wykorzystał perfekcyjnie. Nie był sknerą, był hojnym. Na zjeździe gnieźnieńskim Ottonowi III w darze dał 300 wojów. 300 wojów? Dzieci, to armia. To już nie mogę ich nabronić. Dał mu w darze swoich ludzi uzbrojonych do jego dyspozycji. Już najwięki byli jego. Potrafił wykupić ciało świętego Wojciecha za wagę w formie złota. Ile ważyło, tyle złota. Ale zacznijmy od tego, co nabroił. Najpierw Odę z Mieszkiem i Lambertem wygnał z Polski. Dwóch krewniaków Przebywoja i Odylena oślepił. Wyczyścił wszystko. Kronikarze mu to wypisują. Wygnał 3 swoje żony. Zanim się za życia pojął 4. Córkę Magrabiego. Rykdaga. Kiedy się tłukł z Henrykiem, to w 1018 poślubił tam Niemkę, a w 1017 chciał poślubić krewnia księżniczkę kijowską, miał swoje plany. Tamten świat miał swoje kolory i swoje barwy. Z pomocą Ruś, bo to nam będą później do nas mieli żal za Jadwigi, że to ona Ruś wzięła od Ukraińców, widzicie, później należała do Mieszka. Dopiero Włodzimierz Kijowski ją zabrał, łącznie z Przemyślem, a później Chrobry to znowu wszystko, moi drodzy, odbił. Na czym polegało jego 5 minut w historii? Bo też trzeba mieć błogosławieństwo Boga. Mówią wielkie szczęście. Tym dla niego błogosławieństwem, moi drodzy, były Czechy.
wymiarze wewnętrznego konfliktu Przemyślidów z Sławnikowicami. Z ludu Sławnikowiców wywodzi się Wojciech Święty. Bo to jest karta przetargowa w działaniu, moi drodzy, Chrobrego. Wojny później z Henrykiem, te co omawiamy, to wynikały na zmianie koncepcji Europy. Poprzedni go Otto III miał koncepcję uniwersalistyczną, że pokaże, co on chciał utworzyć i w to wkomponował Chrobrego. I tu ma swoje szczęście. Jest moment w historii, gdzie trzeba szybko działać. Chrobry nie przespał niczego. A co najważniejsze? Dopiął utworzenia niezależnej struktury kościelnej. A jak jest niezależna struktura kościelna, to wtedy jest niezależna państwowość. To są niuanse, które będą trwały przez wiele wieków. Wam to trudno pojąć jako ludziom świeckim, mniej w cudowny sposób, bo Prusy będą potrzebowały 821 lat Niemcy, żeby ściągnąć z siebie jarzmo zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 roku. Będzie musiało państwo polskie nie istnieć. Dopiero wtedy uzyskają uwolnienie biskupstwa wrocławskiego spod jurysdykcji Gniezna. Obok charyzmatu, obok pięknej idei, potrzebne są struktury organizacyjne. W kościele są parafia, dekanat, diecezja, metropolia. To jest największy sukces Chrobrego. Czesi tego nie zrobili, podlegali pod biskupstwo magdeburskie. Dopiero uzyskali niezależność metropolitarną chyba w 1360 roku. Prawie 400 lat po Polsce dzieci. Oni się już nigdy nie wybiją. Tylko Czesi mają wieczny kompleks historyczny, który za nimi idzie. Ciężar Niemców na karku. My takiego ciężaru dzieci nie mamy. Później wyjdzie Hitler, problem Sudetów. Wyjdzie koniec XIX wieku. Wy tego nie znacie z historii, ale wam mogę opowiedzieć. W seminarium w Pradze dochodzi do takiego napięcia między klerykami czeskimi, a niemieckimi, że musi być w jednym budynku dwóch rektorów, niemieckojęzyczny i czeskojęzyczny. Będą dwie kaplice seminaryjne, tylko ich łączy wykład. Ta nienawiść tak jest ogromna, kiedy Czesi po raz pierwszy uzyskują wolność. Bo Czesi swoją praktycznie wolność to mieli pod batutą polską za Jagiellonów, ale byli zależni od nas, bo był tam, ale mieli swoją państwowość, a później to wszystko wchłoną Niemcy. I kiedy uzyskują wolność Czesi jako państwo po I wojnie światowej, co się dzieje w Czechach? 1 500 000 ludzi tworzy kościół narodowy ze 140 kapłanami. To jest wyjście z Rzymu. Jeśli patrzymy dziś na Czechy, że one ma po narodzie izraelskim, są drugim państwem ateistycznym na świecie, to są te ciągłości historyczne. Nas od tego uratował Chrobry. Dlatego, że wygnał tamtych, to się tu trzeba wybaczyć, bo by inaczej nie było jednego państwa. Warunki geograficzne mu służyły. Tam 3-4 drogi z Niemiec wejściami. Łatwo to było bronić. A zanim do Polski doszli dziesiątkami kilometrów przez las, a bagny. To nie było, że pola pootwierane, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Wrocław, tam, gdzie kwitło życie, ale tak od Kłodzka do dziś. I zbronić łatwo było Rzeczpospolite. I teraz o jego szczęściu dziejowym, przy nieszczęściu Czechów. Przemyślidzi wymordowali większość Sławnikowiców. Wojciech pochodził z nich. Kiedy było to słynne morderstwo w Czechach, on był biskupem praskim, ale go wyrzucili, bo on tam trzymał porządki kościelne i był dużym stronnikiem Ottona III. Razem się wychowywali, moi drodzy,
tyle, żebym nie pokręcił Wam Boga, bo to są takie drobne niuansiki, które pokazują, jak to jest wszystko powiązane z sobą. Skąd znał osobiście Ottona III? To był młody chłopiec, Wojciech studiował w Magdeburgu. Papież, który rządził kościołem Sylwestry II, był związany z Ottonem III, był jako jego były nauczyciel i przyjaciel. Papieża Sylwestra II na tron wyniósł Otton III na papiestwo. Są wszystkie, moi drodzy, niuansiki. Radzimin Gaudenty był bratem Wojciecha. My go mamy w litanii budowniczy. Ja to mówię, to jest mój pomysł. Oficjalnej go nie ma, ale on w kalendarzu świętych jest. A to był budowniczy niezależnej struktury kościoła polskiego. W tym czasie w Polsce jest jedno biskupstwo, tylko poznańskie. Biskupstwo biskup Ungar. Na to biskupstwo chrapkę ma kto? Magdeburg. Bo nie ma żadnej struktury. Formalnie ono podlegało pod biskupstwo magdeburskie. Przesprytny był Mieszko. Znając zakusy biskupów magdeburskich i Niemiec, on do Polski sprowadza misję. Na skąd? Z Francji. Główni Francji. Żonę bierze Czeszkę, żeby nie mieć nic powiązanego z Niemcami. Bo wpadną Polskę. Bo była zasada wtedy prawa, kto łapie pogan i zdobywa, jest to ich państwo. Safari, rajdy, rycerzy, dzieci, to było wszystko w tej tematyce. Więc Mieszko ratuje Polskę przed wejściem w łapy Niemców, ale trzeba zrobić niezależną strukturę. Jak ktoś bliżej się przygląda naszym działaniom, to zauważyliście, że powstają pewne struktury. Chorągiew, dywizja, Dom Chrystusa Króla. Wydaje pewne polecenia i proszę, słuchajcie, kogokolwiek wprowadzicie innego, rozwali system. Mówię, są zbyt młode państwo, w cudzysłowie, zbyt młode państwo, aby się ono utrzymało. Pewnych państw nie rozumiecie, bo nie jesteście historykami. I dwa, nie jesteście księdzem, kapłanem, który jest wewnątrz teamu i wie, jak to funkcjonuje. W prywatnych rozmowach czasami daję Ci uwagę, uważaj, bo musisz znać, to jest obciążenie dziedziczne. Ten team ma takie obciążenie i my się też musimy bronić, żeby on tu nie wszedł. Jak wejdzie, rozsadzi w całkiem innym kierunku. Wiecie, no, zapobiegliwość ojca, męża, dowódcy jest bardzo prosta. Dziś ktoś chciał na pustelnię przyjechać o 10:00. Kochany małżeństwo z Wiednia. Ja ten nie pochwaliłem, jesteś mistrzem świata. Powiedziała, państwo, chcecie na świętej, o 10:00 was nikt nie wpuści, bo jest nabożeństwo, kto sprawdzi, kim jesteście, gdzie pójdziecie. Nie mogę ryzykować. Mówię, Telnia, mistrz świata. Choćby nam przywoli 100 000, to nie wpuszczamy. Nie ryzykujemy, muszą wiedzieć, że od 18:00 na tanek nikogo na pustelnię nie wpuści. To jest pewna struktura, pewien rytm. I że my nie chcemy, tu na modlitwie musimy być, my potrzebujemy ciszy, skupienia, bo inaczej my padniemy, rozumiecie? Jest bramy zamknięte. Każdy, kto wchodzi, jest intruzem i dobrze wie, że jak trafi na mnie, to chwyci czoła. To nie ma rozwiązania pokojowego, tylko napad, alarm. I niech się tylko przystawi, to ja go przez mury rzucę. Bo to zrobiłem wielokrotnie i mam spokój. Wiedzą, że użyję siły. Bo jak nie użyję, to czekam. Nie poturbuję, ale jesteś, przekroczyłeś bramy, czy jesteś intruzem. Nie ma dysputy, to się nie dysputuje. Trzeba to rozwiązać siłą. Tak robił chrobry z Henrykiem. Ten pój Henryk będzie chciał, żeby on był jego lennikiem, więc będzie znowu na niego najeżdżał. Musiała być Niemcza, żeby uspokoił się Henryk. Rozumiecie? Musiało być bohaterstwo. Każde inne zachowanie nie byłoby Polski. Bo Henryk dobrze wiedział, że na jego oczach powstał nowy twór po Zjedzińskim prawny i że Chrobry uważa się za króla.
Więc idziemy do tych koligacji. To szczęście 5 minut. Na skutek zawiści czeskich Wojciech nie może wracać już do Pragi, a jest on, Otto, cesarz, papież Sylwester, są ogarnięci pewną ideą Europy fix. Gdzie jest coś podobnego, uniwersalnie. To jest podobna idea. Idea fix, że uda się stworzyć społeczeństwo, które będzie jednym. Dlatego na swoich pieczęciach Otto III miał napisane: odnowa Imperium Rzymskiego. Na mojej pieczątce co jest? Odnowa Kościoła Katolickiego. I miał napis: Złoty Rzym, Aurea, Roma Aurea. Renovatio Imperii Romani. Mamy renovatio Sancta Ecclesia Katolica. I taką pieczątkę ja też po tym wykładzie dzieci zrobię. Otto III chciał, moi drodzy, zbudować Europę w oparciu jakby o cztery pnie, tylko to muszę szybciutko znaleźć, żebym coś nie poknocił, a mianowicie to miała być Galia, Romania, Słowianie i jeszcze jedno. I on, to jak tylko dojdę, to wam pokażę. I on widział chrobrego jako jednego z władców Słowian. A to są Odłaby, Ruś. To miał taką wizję Otto, papież i święty ludzie Europy. Więc co robi chrobry w tej partyjce? Kiedy nie ma miejsca w Pradze dla Wojciecha, przyjmuje ich ofertę. A ten napełniony obrazem, moi drodzy, tego uniwersalnego europejskiego, Benedyktem jedzie przez Węgry, działa Węgrze, później przyjdzie do Polski. Chrobry stary lis ma ambicje nawracania karcie Prusy. Nawrócisz Prusy do Polski ciągle. No. I tak każdy wtedy, rozumiecie, ciągle, Jadźwigowie, i kto nie poprze takiej inicjatywy? Wszystkie wyprawy kolonialne z czym szły? No, szli z misjonarzami. To jest dramat kolonizacji. Kościół bronił, ale oni wykorzystywali to pod swoim kątem. W Gdańsku uroczyście przyjęty, bo był po stronie polskiej i tak dalej. Chrobry mu dał 30 wojów do ochrony, etc. Rok 1997. Później Wojciech rezygnuje, moi drodzy, rezygnuje z wojów we Czech, tam z bratem Radzimian Gaudentym jadą. No i tam napadnięto gdzieś. Dziś trudno oceniać, czy to zamach zorganizowany przez przywódców pruskich, czy po prostu szedł, mnich napadli, zabili tylko jednego Wojciecha. Gaudenty, dzieci, uciekł, wpuszczony z kolegą, doszli do Polski, przekazali wiadomość, wielkie wydarzenie, problem to zaznak, umie to, moi drodzy, nakręcić. Wykupuje ciało za złoto od Prusaków, sprowadza, moi drodzy, tu nie powiem, czy do Poznania, czy do Gniezna, ale w Gnieźnie był zjazd, i zanim Wojciech wywinduje na piedestał katedry jako pierwsze wezwanie, wcześniej przypominam, było pod wezwaniem w niebo wziętej Matki Bożej, żebyście znali pewne historie związane z tym wszystkim. I w tej rzeczywistości rozpoczyna się teraz, moi drodzy, działanie. Działanie wiary, bo męczennik, znany całemu światu, Rzym, to osoba, nie umiera byle kto, tylko osoba z górnej półki dzieci. Na pewno dzieją się tam cuda wiary, głośne na tym grobie, bo za 3 lata niecałe Otto piechotą na bosaka już później pójdzie, jak zobaczy ona i na kolana do grobu. Bo umarł jego jeden z najbliższych przyjaciół, gdy się razem rozmawiali. A teraz już rozpoczęcie działania chrobrego. Jak to zrobił, że cesarz tworzy metropolię, B,
bez kontaktu z papieżem, nie wiem, ale zrobił. To jest inwestytura prawowładcy. Cesarz przekazuje później prawo inwestytury nominacji na biskupa Chrobremu. To dla mnie jest to dowód, że go uznał za niezależnego władcę. Robi to wbrew koncepcji biskupów niemieckich, bo na Zjeźnie w Gnieździe powstaje metropolia w Gnieźnie, arcybiskupstwo, a do Poznania zniósł parę metrów. A teraz rozumiem historycznie, dlaczego diecezja gnieźnieńska to taka jest ciszka. Bo trzeba odejść poznańskie, bo trzeba ustąpić ziemię, więc aż Włocławek pod Bydgoszcz. Gdzieś to tak, nie, tak nielogiczna diecezja terytorialnie. I później ona jeszcze Gniezno miało teren Warszawy, Praga, tamte dano to później włączono, było w diecezji gnieźnieńskiej. Czyli było wygrozić ciszkę taką podłużną, ale robi to Niemiec na ziemi polskiej i przekazuje prerogatywę władzy królowi polskiemu. Tworzy nazywa to arcybiskupstwo świętego Wojciecha i przy okazji powstają, moi drodzy, trzy biskupstwa w Kołobrzegu, we Wrocławiu i w Krakowie. Powstaje niezależna struktura. Wszyscy zaborcy, którzy zabrali ziemię Polski po 1794, co robią pierwsze? Zakusy w Rzymie, żeby Rzym unormował strukturę metropolitalną. Czyli jeśli diecezja krakowska ma po prawej stronie parafię Wisły, a po lewej należy to do Prus, więc szybko tworzą diecezję tarnowską, żeby z byłej diecezji, żeby on ją wciągnąć do metropolii. Istnieje metropolia we Lwowie, cyk, żeby było wszystko czyste. 50 kilka lat Rzym bronił polskiej diecezji wschodnich po II wojnie światowej. Nasz rodak papież chyba w 1992 roku utworzył malutkie diecezje z diecezji, co było lwowskie, lubaczowską, mamy taki kilkadziesiąt parafii, gdzie dwa dekanaty nasze. Mamy diecezję drohiczyńską, to następny kawałeczek diecezji wileńskiej. Przez wieki, przez dziesiątki lat była to, moi drodzy, arbitra apostolska i wtedy państwo, Kościół się nie godził, że te ziemie kiedyś były polskie. Kiedy już Rzym ustępuje, nie ma dysputy. Żeby Wrocław przeszedł pod władzę niemiecką, trzeba było czekać jeszcze 30 przeszło lat po zaborach. Dopiero w 1821 roku uwolniono, moi drodzy, Wrocław. A w tym samym czasie dekanaty Pszczyna i Bytom, co były na Dolnym Śląsku, uwolniono od diecezji krakowskiej i połączono z Wrocławską. Przez 8 wieków, bo później Śląska już nie było przy Polsce po rozbiciu, ale Śląsk uczył się gdzie? W Krakowie, w Polsce. Dlatego Śląsk był cały czas po polsku. To są takie niuanse, które wam pokazuję, żeby zrozumieć, jak był wielki, chrobry, że później potrafił wytrzymać w 4 wojnach z Henrykiem i uratował Polskę. Biskup Kołobrzeski istniało kilkanaście lat, bo później Pomorze odeszło, moi drodzy, odeszło od Polski. Pierwszy biskup pojechał z jego siostrą, córką do Kijowa, tam go zamknęli, Kołobrzeski umarł w więzieniu. Ale jest akt prawny. Dokument prawny ma o wiele więcej znaczenia niż 1000 samolotów bojowych Amerykanów nad Polską dzisiaj. To za chwilę one stracą wartość bojową, a jest wydarzenie historyczne. Dlatego musimy się modlić za politykami, za polityków. By byli to Polacy, dbali o nasze interesy. Świętej pamięci z Kubiszewskim, pamiętamy, 20 lat fascynowali nim jako minister spraw zagranicznych. Jakie stosunki z Niemcami, dzieci, jakie... Ale my do dziś nie wiemy, co on Niemcom obiecał i co podpisał, bo dowiadujemy się, że on był nie tylko Polakiem, ale pracował dla wywiadu niemieckiego. Wszyscy go wychwalali, no bo podpisał Niemcom, co chciał.
O mało co by go tak zwana polska inteligencja nie wybrała na prezydenta, bo jak uczyłem wtedy w szkole, myślałem, czyli pan Skubiszewski, ten byłby prezydentem. Mielibyśmy Niemca przebranego w Polaka. Wiecie, jakie to jest istotne. Dlatego Bóg nie odrzuca polityków i w dziele inkarnacyjnym są mu potrzebni, choć mówi jasno w orędziach, że tam jest największe zakłamanie, największe oszustwo. Dlatego nie dziwcie się, że u mnie zawsze będzie płynęła świeca za rząd polski, czy będzie rządziła lewa strona, czy prawa. Zacząłem się modlić za rząd, kiedy rządziła lewa strona. Teraz się modlę za stronę, która jest bliższa mojemu sercu. Czysta to jest? Kiedy wybrano pana Kwaśniewskiego, też się go modliłem. To dziś mam się nie modlić za mojego prezydenta? To jest mój po moim sercu? No logiczne. Oto, moi drodzy, oddaję wam teraz głos niemieckiemu biskupowi Fichtmar, towarzyszył cesarzowi w podróżach. Jego kroniki się dzieci zachowały. Pisze to Niemiec, więc siłą rzeczy zawsze będzie nieprzychylny Polsce. Posłuchajcie, co wypisuje, żeby zrozumieć wielkość tego zjazdu i mądrość Chrobrego. Gdy potem cesarz usłyszał o cudach, które Bóg sprawił przez umiłowanego swojego męczennika Adalbert po łacinie, po naszemu Wojciech, pospiesznie udał się tam dla modlitwy. I tu autor daje parę kropek. Bo też znał króla, jaki miał plan i chciał mieć Chrobrego w swoim obozie. Chrobry wszystko spełnia tak, jak on chce. Bije interesy polskie. Nigdy dotąd żaden cesarz w większej chwale z Rzymu nie wychodził, ani do niego nie powracał. Niemiec opisuje, że tylko w Rzymie, jak wchodził do Rzymu cesarz, miał takie przyjęcie jak w Polsce. I z taką chwałą nie powracał. Czyli Chrobry się spisał perfekcyjnie. Te kropki mogą też znaczyć, że tam może być też tekst, ale autor nie zrobił tego w nawiasie, więc trudno powiedzieć, bo są tu kropki. Przebywając do miasta Żytyce, Zeit niemiecki, cesarz zostaje przyjęty stosownie do godności cesarskiej przez Hugona II, który był trzecim rządcą tej siedziby, czyli ziemia łużycka, ten rejon, Saksonia, ten dolny NRD. Następnie udaje się prostą drogą do Miśnia, Meissen, i zostaje tu honorami przyjęty przez czcigodnego Idziego, biskupa tamtego kościoła, przez margrabiego Edkarda, który zaliczał się u niego do osób szczególnie oddanych. Gdy przyszedł granicę Milczan, czy to są te Łużyce, przybył najpierw do krainy Dziadoszan. Tuż jest Odra, to jest ziemia lubuska, ten rejon tam jest, już państwo było polskie. Naprzeciw wyszedł mu wielce uradowany Bolesław, które to imię wyjaśnia się jako większa chwała. Bolesław znaczy imię. Nawet to Niemiec pisze, co to imię w słowiańskim znaczy. Pani Agatka wie, że już na drugim w kalendarzu tym naszym dużym umieścimy wszystkie imiona słowiańskie, bo mam taki kalendarz. Jakie były imiona słowiańskie i kiedy były te imiona? Miały swoje dni. Większa chwała. Nie ze względu na sługi, nie ze względu na zasługi, lecz zostałem przygotowawszy mu uprzednio gościnę w miejscu, która nazywa się Iława. Tu mam mapę, to wam powiem, dzieci, Iława. To jest szedł z Budziszyna, to już był na ziemi polskiej, tutaj
Miśnia to była magia, mi to z nimi Polacy się szarpali dość często. I szedł na Iławę. Patrząc na Iławę, ona jest po lewej stronie Odry, między Nysą Łużycką. Tak na mapie, że jest Iława umieszczona. Tuż nasz tu wyszedł i go tu witam. Jakiś zaś czas był przez niego wówczas podejmowany i przez jego ziemię aż do Gniezna prowadzony. Jest nie do wiary i nie do wypowiedzenia. Czyli Chrobry przygotował, że wjechał osiedla, wsie. To był taki wjazd. Niemiec opisuje, co się działo, jak wjeżdżał. Czy już atmosferę nagrzał. Trzeba rozgrzać, rozumiecie? Rozgrzać klienta, żeby poszedł później na swoje tory. To jest coś... Przez Agnia prowadzony jest nie do wiary i nie do wypowiedzenia. Co się musiało dziać i co musiał otrzymywać. Widząc z daleka uprawione miasto, przybywa doń bosło z pokorą i przez miejscowego biskupa Ungera, bo Gniezno należał do Poznania, Ungera zresztą tutaj przyjęty i wprowadzony do kościoła, a lejąc łzy uprasza w stawienic o stawienicę męczeństwowego i dostąpienia łaski Chrystusa. Bezwłocznie utworzył tam. Jak sądzę, zgodnie z prawem. To nie, miał, nie może biskup na coś tego, tylko jak sądzę, zgodnie z prawem. Bo wtedy biskupi mieli prawo inwestytury, czyli nominował, papież by to mu podpisywał, pan Andrzej jest biskupem Magdeburgu. Papież nie miał nic, by jak podpisywał. Dopiero przyjdzie Grzegorz VII, druga połowa lata 70-XI wieku i tu się rozpocznie słynne zmaganie o inwestyturę z cesarstwem niemieckim. Tam będzie chyba Henryk IV. Albo to będzie przyjdzie do Canossy, do papieża, bo ekskomunikował go papież, przyjdzie błagać o przebaczenie. Bo tracił władzę. Więc niemiecki kronikarz delikatnie, jak sądzę, zgodnie z prawem, arcybiskupstwo bez zgody jednak wspomnianego biskupa. Dzieci, to są takie teksty, tego to by trzeba było godzinami mówić i pokazywać całe procedury. Pytaj się biskupa. Powie ci, że wkładłem rękę i ślubowałem na cały diecezji, nie zgodzi się. Takie problemy były z proszczami w XIX wieku, dopiero jak wycofano sprawa nieusuwalnych biskupów i te przysięgi na całość parafii, dopiero mógł biskup dzielić. Więc on to wszystko, już wtedy to było proceduralne, on tu wszystko wypunktowuje w tym zdaniu. Jak sądzę, zgodnie z prawem, czyli ma zastrzeżenie od razu, arcybiskupstwo, przecinek, bez zgody jednak wspomnianego biskupa, którego diecezji podlegał cały kraj, czyli Niemiec aż drży, co ten głupek cesarz zrobił do Polski. W jednym zdaniu jest pokazane, co zawdzięczamy Chrobremu. Od Iławy go witały. Przecież państwo polskie w tym czasie mogło mieć góra 800 tysięcy ludzi. Góra. Którego diecezji podlegał cały ten kraj i znowu niesmak kronikarza, powierzając je bratu wymienionemu męczennikowi Radzimowi. A temu Radzimowi podporządkując Rheinberna, biskupa kościoła kowryskiego, popona krakowskiego i Jana Wrocławskiego z wyjątkiem Ungera Poznańskiego. Czyli co to znaczy? Że Poznańskie nie należało, było wyjęte biskupstwo na razie i nie należało pod Gnieźnieńskie. No bo tamten był starszy. I stąd jest w kościele zwyczaj, że zawsze w diecezji jednej
danym metru, w danym państwie jest biskupstwo wyjęte, tak jak łódzkie. Jest tam teraz biskup Ryś, to więc na to biskupstwo mógł nominować papież, kogo chciał. Nie pytają się nawet rządu. To jest żadnego biskupa polskiego. Bo no bezpośrednio podlega pod Rzym. Więc sprytny odtąd, żeby nie było wojny z Ungarem, utworzył arcybiskupstwo bez Poznania. To są niuansiki polityczne, historyczne, ale tworzy twór, który jest podstawą państwowości polskiej. Od tego czasu to jest moment, kiedy Polska staje się już niezależna w układzie światowym. Utworzywszy tam ołtarz, złożył w nim ze czcią święte relikwie. Po dokonaniu tego wszystkiego cesarz zostaje obdarowany przez wspomnianego księcia wielkimi darami. I tu były różne ceremonie, gdzie się mówią, że on mu nadaje pewien przywilej władzy królewskiej, ale to się nie... Dla mnie od tego momentu również ich rodry jest niezależny władcą. Księcia wielkimi darami, wielkimi i co najbardziej mu się podobało, 300 zbrojnymi wojami. Daje mu w prezencie. Wiecie, jaki był hojny? Dał 10% swojej armii. Odchodzącego, czyli Ottona III, Bolesław z wielkim orszakiem doprowadza aż do Magdeburga. Patrzę na mapę. Dzieci, Magdeburg. To jest po lewej stronie Łaby, czyli dawne NRF. Tyle set kilometrów, ponad 1600 z nim. Kilkaset kilometrów. Oto Bolesław z wielkim orszakiem nie idzie sam. On później przeżył zamach na dworze Henryka IV. Mógł się Niemcy sprzątać, więc on był też lisem, nie chodził nigdzie sam. Z wielkim orszakiem, gdzie uroczyście obchodzono niedzielę. Moi drodzy, palmowo. Jego przyjacielem w Rzymie kto jest? Sylwester. 100% chrobry posłał gońców do Rzymu z wiadomością. Co robi Sylwester? Klepie. To nadanie. Bo jest potrzebna pieczątka z Rzymu. Za 2 lata do Polski szły korony chrobremu. To jest dowód na to, tylko nie wiem jakim trafem dostały się one Stefanowi Węgierskiemu. Papież ofiarował mu nadanie koron królewski miał również wymiar sakralny. To musiało iść przez papieża. Szły korony do chrobrego. Dla mnie jest dowód, że w Gnieźnie Otto III uznał niezależność państwa. Te korony chrapnął Stefan Węgierski. Chciałbym popatrzeć, może znajdę, jaką tą wizję polityczną miał. Jest, już mam. Czyli już jest. Nie można jednak wykluczyć symbolicznego aktu ułożenia przez odnalezienie na własnej korony na głowę chrobrego. Włożył mu własną koronę. Ten akt poświadcza anonim zwany Galem. Jest bardzo ciekawa rzecz teraz, bardzo istotna. Otóż w modlitewniku cesarza Ottona III z okazji 1000 roku, czyli jak jechał do Gniezna, wiem, czy też działali jubileuszowo i wydawali modlitewniki. Ten modlitewnik znajduje się, jest dziś zarchiwizowany. Znajdują się 2 miniatury przedstawiające godny uwagi program ideowy.
obok cesarza w majestacie. I stojący przy nim duży przedstawicieli władzy świeckiej i ludowej, przedstawione zostały cztery napisy. Italia, Galia, Germania i Sklawinia, czyli nasze ziemie, Słowiańszczyzna, czyli to były cztery królestwa w Europie. Italia, Francja, Niemcy i Słowiańszczyzna. I tam w Gnieźnie Chrobry, moi drodzy, otrzymał ten przywilej przez nałożenie korony na głowę, że ty będziesz władcą i będziesz stał na czele Słowiańszczyzny. To takie niuanski wam pokazuje, wtedy zrozumiemy, dlaczego, kiedy się zmienia optyka, bo Henryk zmienia optykę Europy, że to jest tylko Francja, Germania i Italia. Słowiańszczyzna nasza. Ale Chrobry to już widział. On ma papiery, rozumiecie? Bo on się czuje królem. Papież o tym wie, on to żyje, więc mu wysyła koronę. Za mało posłał wojów do Rzymu, żeby ją do Polski przenieść. Otto umarł, umarł Otto w 1002 roku w styczniu, no to Węgrzy chapnęli koronę na siebie. To w zależności jak tam podejdą po drodze. Otto miał 22 lata. W Niemczech jest walka o tron następcy, bo wygasza linia. To Ottonowie, żebyście teraz zrozumieli, w 962 to oni skrzesili ideę świętego cesarstwa rzymskiego. Kto ją uciął? Prusaki. W 1866. Robię takie szerokie analizy, żeby się znali, jak jest potrzeba znania historii i prawa, żeby się umieć bronić przed wszystkimi atakami polityków, bo taki zyska władzę, orą może w polu, na czyzu nie był i mówi, że wszystko wie. Jak potem świat całkowicie funkcjonował inaczej. Było przestrzegane prawo i tradycja. Teraz już wszystko zniszczone. Dziś jest ważne, kto ma kasę i władzę. My, to, co dzisiaj funkcjonujące społeczeństwa, to jest totalna anarchia. Bo pieczeń nad prawowiernością przez wieki trzymał Kościół. Był ostoją harmonii europejskiej. Wybito Kościół, więc dzieci co 5 lat wszystko się zmienia. Tu bym musiał wam przeczytać świadectwo naszego słuchacza, żołnierza pogranicznika, ustawa PiSu. No, rąbiemy stary system emerytury, ale to rąbiemy tym, którzy, na którym mają papiery, a nie, że ustawa i wszystkich ratamy. Czyli nie wszyscy żołnierze byli proszekami. Nie wszyscy byli zdrajcami. Dlaczego mają wszyscy cierpieć? I to jest dowód na rosnącą anarchię. Bo to jest niesprawiedliwe. Bo ja nie chcę takiego rewanżu na zdrajca. Masz papier, dowód, nie ma. Żeby tak kawać. Więc Kościół jest przez wieki stróżem tego porządku. I ta pieczęć Imperium Świętego Rzymskiego przechodzi później na tron wiedeński i Habsburgowie są głową państw niemieckich. Przez wieki nie ma państwa niemieckiego. Jest związek państw i miast ponad 70 tworów. Dopiero Bismarck i masoneria starają tą machinę. Żeby po wojnie francuskiej ogłosić w Wersalu powstanie Niemiec, cesarza niemieckiego, trzeba najpierw Austrii ukraść cesarstwo, by się zrzekła z tego prawa i wymyślają wojnę podsadową. Prusy najeżdżają na Austrię. 866. Ta wojna trwa 2 tygodnie i Austria się wycofuje z tytułu.
Bismarckowi nie chodzi o położenie Austrii na opaski cesarstwa, tylko żeby się wycofali z tytułu. Do tego wykorzystuje technologię. 20 lat wcześniej Prusaki wymyślają ładowany karabin na naboje. A Austriaki mają na szczelanie. Na pchanie tu pod Sadową w ciągu 2 godzin gini 6000 żołnierzy. Wysoki do pokoju, są załamani, dowódcy, co idzie? Idzie komunikat do Wiednia i się od razu poddają Austriacy. Nie wygrają. Ich zginęło niewielu, a Austriacy co? Wychodzą, giną wszyscy. Wtedy Bismarck mógł zdobyć całą Austrię, ale nie może zrobić, bo jest porządek europejski. Święte przymierze, Grace, a Francji i tak dalej. Ale uwalnia się od zwierzchnictwa Austrii. To ma korzenie Ottona I, 962, reaktywowanie świętego cesarstwa. Za 2 lata już dynastia Ottonów znika z mapy, bo jest młodziutki, nie ma potomstwa, nie ma syna. No i Chrobry miał na to jeszcze i ostatnie 2 lata miał, wykorzystał to perfekcyjnie. Gdyby Otto żył rok dłużej, miałby oficjalną koronę z sakrum, bo otrzymał nominację do Ottona. No i później, moi drodzy, zaczynają się wojny z Austrią, znaczy z cesarstwem. Jest bitwa o tron. Nasz popiera innego kandydata na cesarstwo, nie Henryka. Skoro Erkhard, którego popierał margrabia Miśni, jest, moi drodzy, zamordowany, więc on wkracza na ziemię Użycza, zajmuje ją, później zajmuje Czechy, idzie mu to nieźle i wtedy jakby się cesarz umacnia rządownie go Lenna od Czech. To jest dowód na to, że Polska była niezależnym państwem, bo w dokumencie nie żąda Lenna od Polski, tylko Lenna od Czech. I tu znowu analiza historyczna. Chrobry jest bardzo mądry, bo jak zapłaci Lenno z Czech, to wtedy stajesz się wasalem jego, podwładnym. Więc będą udowadniali, że Polska jest też Lennem. A Czechy należały do właśnie do Niemiec. W tych zamieszkach on sobie to wziął. Podobnie było w 525 roku. Narzekamy na hołd pruski, że to nie było roztropne dla przyszłości, bo później Hitler będzie na korytarza i tak dalej, ale w 521 roku to było najcudowniejsze rozwiązanie polityczne. Albert wobec króla Zygmunta Starego był siostrzeniec, jak do niej Michałek Gabrysia, bo jego siostra była jego żoną. Albert potrzebuje Polski, bo to jest państwo krzyżackie. On jest wielkim mistrzem. I chce się sekularyzować. Nikt go nie przyjmie, Polskę przyjmie. Sekularyzuje, zakon rozwiązuje, władzę chce zachować, ale potrzebuje protektora. My dziś prawnie mamy posiadłości nad Morzem Czarnym. Za Jana Kazimierza, kiedy pewne miasto 7000 oddało się Polsce. I na wszystkich poważnych książkach historycznych jest napisane, mieliśmy moją naszą posiadłość, mieliśmy nad Morzem Czarnym i w Ameryce Południowej. Historycznie mamy prawnie dzieci posiadłość, mamy ziemię w Ameryce Południowej i nad Morzem Czarnym. Musimy to Putinowi wysłać i na Ukrainę, żeby nam to oddali. I w tym hołdzie pruskim ogłasza się Albert lennikiem wujka. Po
Polacy zabezpieczają, jeśli by umarł bezpotomnie, no, że linia, bo to zawiali pakt, że przechodzi na Brandenburgię. Umarł, czyli całe wschodnie Niemcy, z Berlinem to wszystko. Umarł Albert bezpotomnie, więc w związku z tym Polska zyskuje co? Nie tylko Prusy książęce, ale prawnie cała Brandenburgia znowu jest Polska. I trzeba będzie, drodzy Państwo, 130 lat, żeby Prusacy, uwolnili się prawnie od tego niuansiku prawnego i w walce ze Szwedami wysłają kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy do pomocy Polski. Nie chcą za to pieniędzy, tylko co chcą? Żeby się Polska zrzekła układu z 1525. I dopiero wtedy Brandenburgia się ogłasza królem. Choć króla mieli wcześniej, ale nikt nie uznawał go za króla, tylko to był pasterz, bo on był lennikiem Polski. Tu wam to wyjaśniam, że Henryk II uważał Chrobrego za niezależnego władcę, króla, bo chciał tylko trybutu, czyli lenna, bo to jest jego. A ten jakbyś się zgodził, to dzieci traci niepaństwowość, więc cztery wojny najeżdżają, tłuką się, różne skutki, etc. Jedno jest pewne, że później to, że Czechy mu odeszły, ale ziemia, moi drodzy, to jest duży kawałek Saksonii, pod Miśnie, dość daleko, wszystko zostało włączone do państwa polskiego i Henryk to nazwał, że to już nie jest Lenno, tylko własność państwa polskiego. Kolejny akt prawny. Także, moi drodzy, my mamy kilka roszczeń do Niemców, rozumiecie, prawnych. Bo nikt się nie rzekł. Nie słyszałem w historii, żeby ktoś się rzekł Budziszyna, Łużyc, na rzecz nim prawnie. My mamy to prawnie podpisane pokojem budziszyńskim z Henrykiem II. Biegałem w tej otoczce historii, żebyście Państwo mieli świadomość, o co w tym wszystkim chodzi. Pokazałem układ czasowy i też geograficzny, że to prowadzi w tamtych czasach wojny, to nie było łatwo. Lasy, bagna, nie ma dróg. Naszemu się jeszcze udało przekupiać przewodników Henryka, no to przewodnicy prowadzili tam, gdzie chciał, żeby szli, gdzie czekali do zacki. Wtedy na Polskę ciągnęły Czechy, Wieleci, Niemcy, szli z kilku stron, tymi trzema drogami, więc trudno się je zbronić. Podszedł pod Krosno, ale nie zdobywał, poszedł pod Głogów, ale go nie zdobywał. Głogów dopiero będą zdobywali za Krzywoustego. XII wiek, początek XII wieku. Teraz z historii znamy komunistycznej, jak to przywiązał Henryk chyba V dzieci do tych machin wojennych, dowódcy Głogowa, naciągnął strzałę i pierwszy zabił swojego syna. To Niemcy byli znani z tych metod. To samo było w powstaniu warszawskim, gdzie ludzi wiązali do aut, czy prowadzili przed samochodami, kiedy atakowali barykami. Więc postanowił najpierw, zanim uderzy na Poznań, bo tu się bał, bo to nie jest, bo tu były główne punkty oporu. W tym czasie nasz prowadził wojnę z Pomorzanami i bronił Nakła i tu okolicy. To są pewne punkty takie bardzo słynne z obrony polskości. To przez długie lata, wieki będziemy się z Niemcami tłukli o te miasta, żeby utrzymać, bo później kierunek pójdzie, no tam na Noteć jest, pójdzie, będą po lewej stronie, bo Niemcy wciskali na Pomorze przez Noteć. Prawą stronę Polacy obronili, nie obronili później lewej, no i mamy później problem do dzisiaj z tymi ziemiami. Wezmę skutku teraz od Niemcze, by wam tu pokazać, co opisuje Tytmar. Żebyście Państwo byli przespokojni w tym czasie, nasz robi wyprawy w tej bitwie, to był to całkiem inny układ był ty wojen, to nie na wyżnięcie, to na łupy, dogadać się, że jak później po tym przed Niemczą, to w 1013 roku
to mu Henryk daje oddziały, bo po jednej z wypraw znów się dogadali, że na dół będzie pomogło w wyprawach, a on nie mówi, więc on naszemu przysłał wojsko, poszedł na Kijów z Niemcami. Teraz Henryk prosi naszego, żeby poszedł na Italię zdobywać koronę dla siebie. Dwa razy go upomina, no to Bolesław mu nie posłał żołnierzy. No to znowu wojna, takie porachunki, żeby, no, żebyście państwo, no, te niuansiki są potrzebne tylko dla specjalistów. Jest. To wam tego, moi drodzy, nie piszę. Tu mam tak. Przygotowanie do wyprawy na Polskę podjęto w marcu w 1017 roku. Bolesław Chrobry starał się uprzedzić propozycjami pokojowymi, licząc się z tym, że ma po sobie nie tylko wojsko cesarskie, posiłkowane przez czeskiego Oldrzycha, ale i Wieletów, jak i również ruskiego księcia, bo Niemcy już wtedy wojniką Jarosława Mądrego, który na tron stąpił po Włodzimierzu Wielkim. Tam też w Kijowie popiera innego. Skąd wiedział, moi drodzy, skąd wiedział polski król, że będzie wojna? Bo w tamtych czasach to nie było, to się ogłaszało. Zaciągi. To był pobór. Było ustalone, ile się płaci. To trzeba było robić wielkie polowania, bo musiało iść zaplecze. Cztery wieki później, zanim, moi drodzy, w 40 roku będzie wojna z krzyżakami, no to już krzyżacy wiedzieli w 409, że Polacy pójdą na nich. Bo polowania, ściąganie żołnierzy, więc krzyżaki też z całej Europy pościągali. To czasami takie wojny przez 2 lata. Wszyscy o tym wiedzieli, że będzie wojna. Jak już zapadła, że będzie wojna, to dzieci już nie było się zmiłuj, bo chłopstwo nagromadzone bez pracy parę miesięcy, czy rok, czy dwa, zaś wyrżnie kraj. Więc się musiało wytłuć na polu bitwy, wyładować, żeby spokojnie do łupy wróciło. Jak Jagiełło szedł na, mówiłem wam, na Grunwald, to już krzyżacy przygotowali gotowe zasieki, to nasz on mijał, przechodził inaczej. I to było wiadome, że będzie wojna. Na Podolu nasi wielki wiedzieli, że w tym roku pójdzie Turek. Bo zawsze przyletła wiadomość, czy z kupcami, czy ze szpiegiem, że jest przygotowana wyprawa na Polskę. Więc ten to wszystko wiedział. W lipcu rusza więc armia cesarska. Przekroczyła, moi drodzy, Gubin przez Odrę. Syn jego w tym czasie, Mieczysław Mieszko II, dokonał dywersyjnego, niszczącego najazdu na Czechy. Mieszko II będzie przetargiem w układach pokojowych. Będzie gwarantem dawanym Niemcom, czy jak, że nasz dotrzyma umowę, dawał mu syna na dwór. Żeby był spokój, to go żenią Niemkom. I to są takie powiązania, więc nawet Mieszko był dłużej na dworze cesarskim niż Pol, ale do końca dzieci był Polakiem. Później będzie wielkim władcą Mieszko II. I tu pokazuje wielką klasę. Chrobremu pomagają Morawianie, dokonują dywersji na ziemiach czeskich. Pod Głogowem, gdzie strona polska przygotowała do obrony, cesarz bitwy nie przyjął, lecz pociągnął na południe i, moi drodzy, tutaj oblega Niemcze. Pod Niemczą jest sam cesarz. W tym czasie Bolesław przebywa we Wrocławiu, gdzie gromadzi się, to niedaleko, między Kłodzkiem Niemcza i Wrocław, w tym rejonie. Z polecenia w tym czasie dokonuje najazdu dywersyjnego na Łużyce. Część Wieletów współpracuje z naszym. Jak to było pod Niemczą, to już idę do kolejnej ściągawki o samej bitwie. Nie chciał mieć, bo on szedł od Czech, nie chciał mieć Polaków. Znaczy on szedł tam, nie chciał mieć Polaków za plecami, chciał pozdrowić twierdzę. Krosno się nie poddał się Mieszko, Głogów był za silny, no to na Niemcze
tu uporządkuje i później ma dopływ od południa aprowizacji na dalsze wojny w Polsce. Więc starcie miało jedno miejsce 11 lipca. Tu czytam dalej. Henryk przekroczył Odrę w okolicach Krosna, po czym skierował się pod Głogów. Tam oczekiwał go Zachowry. Lecz jak informuje kronikarz Titmar, cesarz zabronił swoim żołnierzom atakować tamtejszą załogę, wiedząc, że polski władca ukrył dookoła łuczników. Obawiając się stawiać czoła skoncentrowanym polskim wojskom, Henryk wysłał swych wojów na południe w kierunku Niemczech. Rozpoczął się swojego rodzaju wyścig. Ten sam kierunek obrał bowiem oddział Bolesława. Mało tego, zdołał tam dotrzeć i wesprzeć załogę. Wspomniany Titmar, ten sam kronikarz dworski, co za czasów Otto napisze, to warto posłuchać Niemca. W 3 dni potem, czyli około 15 sierpnia, cesarz przybył pod ten gród wojskiem, historycy mówią o 12 tysiącach żołnierzy, to bardzo ogromna, kazał otoczyć ze wszystkich stron w nadziei, że ten w ten sposób zamknie nieprzyjacielowi dostęp do zewnątrz. Dalej niż kronikarz chwali plany Henryka, dobra jednak, że nie został w sposób wykonany, bo oto bowiem pod północy wielka odsiecz przedarła się przez wszystkie straże do grodu. Czyli Chrobry, moi drodzy, przysłał swoich żołnierzy. Na wieść, że Niemcza została wzmocniona, gdzieś to wyczytałem, więc jej mury, żeby znać wielkość, na tym czy polegało. Bo to były ziemia, bele, w posadzie miały, mury miały 8 metrów szerokości. Wysokie były na 12. To była pokaźna twierdza. Choćby sama twierdza wewnętrzna miała 114, to tak, to jest duży czworobok, gdzie się można spokojnie dłuższy czas bronić. Nasi ojcowie, żebyście nie byli przespokojni. Takie twierdze, jak szła wojna, to więc Bolesław kazał polowania. Mięso suszono. To było... Wybyście go nie jedli, ci żołnierze, dzieci, to żuli. Każdy żołnierz wój miał kawał mięsa na siedle. To mu skisiał, on to w czasie jadł, żuł. Oni nie chorowali. Całkowicie system tej obrony, wytrwałości tych ludzi, to jest dużo większy niż nas. Musimy być gotowane, bez bakterii coli, bez tamtego, z Pepsi Colą, tam gdzie to... Oczywiście, że jak się później coś stało, tak naszym pod Malborkiem, po Grubaldzie, no przychodzi biegunka, no i lecą wszyscy, nie? Czerwonka, trzeba uciekać, zwijać. Pod Niemczą to się stało. Na te choroby zapadły armia Henryka. Zaczął umierać, bo nie musi uciekać po miesiącu. Ale czytamy o bohaterstwie naszych praojców. Więc budował machinę oblężenia, załoga Polska wkrótce uczyniła to samo. Widząc, że wojska niemieckie były wspierane przez pogańskich luciców, polska załoga postawiła na przeciwnich krzyż. To jest pierwsza zmianka w historii, kiedy Polacy na mury postawili krzyż. Titmar, mimo swego zarozumiałego nastawienia proniemieckiego, lecz ostatecznie jako psu kościoła, wyraża uznanie dla wiary polskich obrońców i pisze w kronice. Ta kronika jest zachowana w całości, rozumiecie? Gdy zdarzyło się, że im, obrońcom Niemczech, zdarza się, coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylawanie skargi. Jak powiedzieli, zimną krew na ojcowie. Gdy machiny oblężnicze w szeregach cesarskich były już gotowe, cesarz Henryk II nakazał szturm. Przebywał pod grodem już od 3 tygodni, a północy oblężenie nie był na rękę. Ruszył więc na obrońców grodu. Jednak opór Polaków przekroczył jego wyobrażenia. By jak najdokładniej oddać obrońców, najlepiej ponownie
przytoczywam słowa kronikarza Titmara. Cesarz nakazuje szturmowanie. Lecz wnet zobaczył, jak te machiny szybko spłonęły od ognia rzucanego z wałów. Następnie Udalryk próbował ze swoimi wspiąć się na wały obronne, lecz nic nie wskórał. Również rzucano na nich, na te wały, luciców, kiedy podjęli próbę, ponowną próbę. Ze słynnego kronikarza jasno wynika, że Henryk II był wobec obrońców bezradny. Inni mieli żal do Polaków, że mieli haki drewniane, jak w rabinę dawali, to nasi sobie pchali, no i jak taki spadł 12 metrów, to już się już nie podniósł. Więc nie mówi, to też tam, że mieli żal do Polaków za tą metrę walki, że nie bił się nagle, następnie miał żertkę, no i go pchał. I ci spadali. Wedle kroniki Titmara zaczęły się szerzyć choroby, więc nasz bohater, Henryk II, nie miał innego jak wyjścia, jak odstąpił oblężenia, po czym udał się w trudną wędrówkę przez Czechy. I Bolesław siedział we Wrocławiu, nie cierpiał na poselstwo z Niemczy. Titmar pisze, kiedy dowiedział się, że cesarz odjechał, a wróty nienaruszony, weselił się w Panu, pisze duże przez Bogu, i brał udział w świeckiej radości swoich wojów. No to tam musiało być dość ciekawie, bo to trzeba znać historię, co to znaczy brać udział w świeckiej radości swoich wojów. Tu pisze autor, że gród oblegało 12 tysięcy wojska, szczególnie, że na 1 kilometr wałów przypadało 600 napastników. Ale czy to były aż tak wielkie wały, to Państwu nie powiem. Potem zawarto układ Budziszyński i Polsce już na stałe przyznano ziemię Łużyczką, czyli kawałek byłego DDR od południa. Tyle, moi drodzy, o tych wszystkich i jeszcze nasz bohater Titmar tak pisze o pokoju. To też ważne zdanie, byśmy zrozumieli, że jest czysto myślący Niemiec. W styczniu 1800 zawarto w Budzinie pokój. W ocenie Titmara był to pokój nie jaki godzi się zawrzeć, ale jaki wówczas mógł być urzeczywistniony. Czyli było upokorzenie ogromne Niemców, bo jak już oddali tę ziemię Polsce, to znaczy, że uznawano dalej Chrobrego za niezależnego suwerena, a nie lennika. Rozumiecie? Bo kto lennikowi daje macierz? Czysto powiedzmy Państwo, dla mnie Bolesław Chrobry był wtedy już niezależnym władcą i dla mnie był królem. Brakowało mu tylko sakrum. Jeśli patrzymy z tego tytułu, to nie był królem. Choć ta korona szła dla niego, przejął ją Stefan, król węgierski. I mamy mu tego, że nie mamy mu za to żalu, bo to nasz bratanek. Już wtedy, w tym czasie, też współpracowali razem z Polakami. Jeden drugiemu cały czas pomagał. Bóg zapłać za, moi drodzy, posłuchanie. Z radością więc sobie miejcie w kieszeni. Życzę wam wszystkim banknotu pomarańczowego, takiego żółtawego, bo na nim jest chyba Chrobry, nie? Sprawdzę dla pewności moralnej, do czego to używam. Niestety mam tylko tu zielone, więc, ale na pewno na tym, na 200 jest Chrobry, więc dumą sobie noście ten banknot. Życzę wam wielu takich banknotów, abyście nie doświadczali biedy w swoim życiu.